Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu ogólnym na miesiąc lipiec bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład pozłacanym tarotem królewskim, następnie wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją z serii Potęga myśli odnajdź siłę w sobie. No i tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje. Każdy z Was ma inną historię życiową, więc wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Możecie sobie dodatkowo odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz już przechodzimy do rozkładu. Talia była potasowana. Teraz ją przy Was przełożę. I zaczynamy. Zobaczymy, z jaką energią panna wkracza w miesiąc lipiec. Jako to energia, moja droga panno. As buław, świetnie. Będzie się działo, będzie gorąco, będzie dynamicznie. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Cztery denary. Wasze działania w miesiącu lipcu. Siódemka kielichów. Przed chwilą waga też to miała, więc jeżeli macie ascendent w wadze, odsłuchajcie sobie ten film. Co lub kto przechodzi do przeszłości? Królowa buław. O kim, o czym panna myśli? Co planuje, co analizuje w lipcu? Głupiec. Połowa miesiąca. Król mieczy. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy czujecie, odbieracie całą tą sytuację, jakie jest wasze nastawienie do niej. Sześć mieczy. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was, paź mieczy. Obawy bądź nadzieje. Trzy denary. I moi drodzy, koniec miesiąca. Król buław. Królowa odchodzi, król nadchodzi. W tle mamy jeszcze króla monet, denarów. Kochani, fajny miesiąc. Przede wszystkim zawodowo super, więc jeżeli szukacie pracy, na pewno znajdziecie pracę, bo macie fach w rękach. As buław to jest energia, która mówi, że chcecie pracować, szukacie pracy dynamicznie, działacie w temacie zawodowym. Być może niektórzy będą chcieli otworzyć własną działalność gospodarczą. Fachowiec, ktoś konkretny, ktoś utalentowany, ktoś, kto nie boi się wyzwań, kto nie boi się nowego, tak? Czyli jakieś kursy, przyuczenia. Więc tutaj na pewno będziecie działać, moi kochani. Pojawi się jakaś ciekawa oferta i być może w połowie miesiąca będziecie już przeprowadzać jakieś poważne rozmowy w tym temacie, ewentualnie podpisywać jakieś umowy. Możliwe długoletnie kontrakty, możliwe wyjazdy bądź przeniesienie do innej firmy, zmiana z punktu A do punktu B, ale może pod parasolem tej samej firmy, tego samego szyldu, tylko no, przenosicie się gdzieś, tak? W inny rejon miasta, bądź zupełnie do innego miasta, też tak może być. Natomiast czwórka denarów mówi o bezpieczeństwie, tak? O tym, że macie pieniądze, możecie się pochwalić zarobkami, jakie macie, że dostaniecie propozycję, jakiej oczekujecie. Więc tutaj nie wymyślajcie, nie cudujcie, idźcie za głosem intuicji. Szukajcie różnych możliwych wyjść z tej sytuacji. Nie trzymać się tylko kurczowo jednego. Tutaj niektóre panny
Może praca z dziećmi, wychowawca, nauczyciel, opiekun, tak? No teraz kończy się szkoła, ale przedszkola, żłobki, bądź jakieś wyjazdy kolonijne, obozy organizowane, wypoczynkowe dla dzieci. Może tam chcecie sobie właśnie jakoś znaleźć pracę, dorobić. Ewentualnie, no zupełnie jakiś inny kierunek. Ale niewykluczona właśnie praca z dziećmi, bądź coś nowego, gdzie być może, no, jeszcze w takim temacie zawodowym nie pracowaliście, ale jesteście gotowi się nauczyć. Nawet zdać tutaj jakieś konkretne egzaminy, zdobyć jakieś uprawnienia, żeby no, mieć dokument, że nadajecie się do tej pracy, tak? Dobrze, moi drodzy. Więc praca będzie, zaczniecie sobie od połowy lipca. Te panny, które mają pracę, mają swoją własną działalność gospodarczą, bądź pracują na etacie, możliwe przedłużenie kontraktu, bądź jakieś propozycje, które dają Wam możliwość rozwoju zawodowego. Pójście też w innym kierunku. Niektóre panny zdecydują się w połowie miesiąca złożyć wypowiedzenie, bo podejmują współpracę z Królem Buław, bądź Królem Denarów. Lepsze warunki pracy, lepsza praca. Będziecie mogli się tam rozwijać, spełniać swoje ambicje zawodowe. Być może takiego dokonaliście wyboru. Jeżeli praca na własny rachunek, własna działalność gospodarcza, tutaj albo będziecie szukać zastępcy, czyli takiej prawej ręki, która pozwoli Wam troszeczkę odetchnąć i zrzucić z siebie część jakichś takich obowiązków. Może być też taka sytuacja, że przepisujecie na kogoś firmę, na wspólnika bądź kogoś z rodziny. Ewentualnie niektóre panny wybierają się już na emeryturkę i jako emeryci będą sobie dorabiać, albo już po prostu rezygnują z pracy, zajmują się teraz podróżami, przyjemnościami, korzystaniem z życia. Więc tutaj no, każdy z Was wybierze wersję, która Wam bardziej pasuje. Jeżeli chodzi o zdrowie, kochani, zwróćcie uwagę na problemy neurologiczne. Mogą być też jakieś problemy z migreną, z bezsennością, jakieś kłucia, jakieś nerwobóle, jakieś dolegliwości, więc warto. Niektóre panny być może nawet wybiorą się do jakiegoś uzdrowiska, sanatorium, ewentualnie szpitala na obserwację, żeby zdiagnozować ten problem, tak? Ale od razu Wam mówię, że wszystko dobrze się skończy, więc tutaj się nie martwcie. Musicie być może zadbać o siebie. Te panny, które przygotowują się do jakichś egzaminów, do jakichś konkursów, zawodów, no tutaj można powiedzieć, że troszeczkę ograniczycie spotkania towarzyskie, bo bardzo Wam zależy, żeby jak najlepiej wypaść przed jakąś komisją egzaminacyjną. Przygotowujecie się do być może jakichś egzaminów, sprawdzianu quizów ze swojej wiedzy, ale poradzicie sobie i tutaj na pewno niektóre panny staną na podium. Pierwsze, drugie albo trzecie miejsce, ale podium będzie Wasze. To samo dotyczy się dzieci. Jeżeli kończą edukację i zastanawiacie się nad wyborem szkoły, studiów, tutaj niektóre dzieci już może dostaną stypendium, jakaś wiadomość przyjdzie, dokumenty trzeba będzie gdzieś zgłosić, tak? Wyniki egzaminów. No i tutaj, tak jak sobie to planowaliście, dziecko dostało się na wymarzoną uczelnię, będzie mogło dalej się kształcić i uczyć w jakimś wybranym właśnie kierunku zawodowym. Więc jak najbardziej tutaj udane egzaminy. Jeżeli przygotowujecie się do zdania egzaminu na prawo jazdy, zdacie. Ale jak ja Wam mówię teraz, że zdacie, to nie znaczy, że nie macie się uczyć. Macie się uczyć i wydaje mi się, że w połowie lipca będziecie mieli egzamin teoretyczny, praktyczny na koniec miesiąca. Więc macie teraz, moi kochani, czas na to, żeby jeszcze się przyłożyć do nauki, popracować nad sobą. Niektórym pannom niewykluczone, że bardzo potrzebne jest prawo jazdy do tego, żeby mieć lepszą pracę, więc tutaj naprawdę się postarajcie. Jeżeli macie w rodzinie, Wasze dzieci, będzie w rodzinie dziecko z poznaku bliźniaka, wagi bądź wodnika i też przystępuje do jakichś egzaminów, czy właśnie na prawo jazdy, czy jakieś egzaminy dotyczące szkoły, być może niektórym się noga powinęła na egzaminie maturalnym, bądź w ogóle no, jakieś egzaminy, żeby przejść do dalszej klasy, tak? Wiecie, o co chodzi. To tutaj też będzie dobrze, nie martwcie się.
Wszelkie sprawy sądowe, urzędowe sprawnie sobie pozałatwiacie. W ogóle As Buław to jest taka fajna energia, gdzie czuję, że mogę, że działam, że nic mnie nie powstrzymuje, nie mam żadnych blokad, nic mnie nie ogranicza. Wiem, co robię i idę za tą energią pewności siebie, tak? Robota pali mi się w rękach. Nie potrafię usiedzieć na miejscu. Działam aktywnie, tak? Więc tutaj no, naprawdę panny będą pozytywnie wszelkie sprawy sobie załatwiać. Jeżeli zlecacie jakiemuś fachowcowi remont, czy na przykład, nie wiem, jakieś biuro projektowe, plany, mapy, jakieś dokumenty, coś napisać, być może prawnik, być może właśnie jakiś tutaj doradca, tak? Na pewno trafiliście na fachowca i, że tak powiem, wzorowo będzie to zlecenie, ta usługa dla Was wykonane. Coś zaprojektować, później wykonać, tak? Tutaj widzę jakiś wykonawcy, zobaczcie, macie trzech królów, czyli to są osoby już naprawdę dojrzałe, doświadczone, wyuczone, tak? Inteligentne, mądre, praktyczne, z wiedzą. To nie jest byle kto, jakiś partacz, prawda? To jest ktoś, kto zna się na rzeczy, więc tutaj będziecie współpracować naprawdę z tęgimi głowami. Moi kochani, to dotyczy się też Waszej firmy, Waszej pracy, Waszej działalności, gdzie potraficie wykazać się intelektem, pracowitością, dokładnością, precyzją, zaradnością, sprytem, organizacją w pracy, tak? Przedsiębiorczością. Więc no, te wszystkie cechy, kochani, to naprawdę tutaj pracę znajdziecie bardzo dobrą i będziecie bardzo docenieni w pracy, co teraz jest rzadkością. Pochwały, premie, coś, co motywuje nas do działania, dodaje nam skrzydeł i powoduje, że nam się chce. Te panny, które wyjeżdżają sobie gdzieś od połowy miesiąca, myślę, że odpoczniecie sobie. Tutaj jedni na ryby, inni na grzyby, inni gdzieś nad jezioro, gdzieś nad morze, ale wydaje mi się, że raczej tutaj ściągnęłam panny, które wolą raczej takie dzikie jakieś tereny, żeby nie było za długo, za dużo gwaru, za dużo ludzi, tylko po prostu kontakt z przyrodą, z otoczeniem naturalnym, gdzie można naprawdę zresetować się, wyciszyć, odpocząć mentalnie, tak? Zwłaszcza po jakimś trudnym okresie. Jeżeli składacie w połowie miesiąca wypowiedzenie z pracy, nie martwcie się, nikt nie będzie Wam robił żadnych jakichś nieprzyjemności z tego tytułu, żadnych pretensji. Dostaniecie jakąś wiadomość od bliźniaka, wagi bądź wodnika. To będzie dobra wiadomość. Ktoś napisze, ktoś zadzwoni, wyśle list polecony, skontaktuje się z Wami, może odwiedzi Was syn, może wnuk, może zaproszenie na jakąś uroczystość, więc tutaj też jakieś dokumenty, na które czekacie, przyjdą. Uważajcie tylko, kochani, na mandaty, bo niestety może przyjść jakaś powiastka ze Straży Miejskiej, że albo gdzieś w niewłaściwym miejscu zaparkowaliście, albo przekroczyliście gdzieś prędkość, więc tutaj uważajcie. Jeżeli panna stara się o kredyt bądź pożyczkę, jak najbardziej warto w tym miesiącu, bo macie tutaj bardzo korzystne karty, dobry czas na podpisanie umowy, kontraktu, doradca finansowy, ktoś, kto udzieli Wam tutaj jakieś pożyczki, decyzje związane też z gruntami, z mieszkaniem, więc tutaj być może niektóre panny gdzieś w połowie miesiąca będą biegać do notariusza i jakieś formalności w związku z tym załatwiać. Bądź jakieś no, umowy bankowe podpisywać. Wyjazd do sanatorium, więc też może przyjść wiadomość, że niektóre panny wyjeżdżają sobie do sanatorium i tutaj niekoniecznie w lipcu, może w sierpniu, ale już od połowy lipca będziecie się do tego wyjazdu przygotowywać. Będziecie bardzo zadowoleni, bo to jest miejsce, w którym jeszcze nie byliście, więc być może będziecie mogli sobie coś pozwiedzać, no, że tak powiem, wzbogacić swoje ojej, zawiesiłam się. Chciałam coś powiedzieć. To o nowsze doświadczenia, tak? Wspomnienia o nowe doświadczenia, zwiedzając jakieś nowe miejsca, nowe zdjęcia, nowe pamiątki, nowe przeżyte, wspaniałe chwile. Niektóre panny, które mają szczęśliwie wnuki, być może zaproponują swoim dzieciom, że zabierzecie na wakacje wnuka, wnuczkę, wnuki, jest tutaj wyjazd z dziećmi też. Natomiast panny, które mają dzieci w wieku szkolnym bądź małe, tutaj jak najbardziej też
wyjeżdżacie. Tylko kochani, uważajcie, żebyście z tej wakacji nie przywieźli jakiejś choroby, na przykład wiatrówki. Więc tutaj uważajcie na swoje pociechy. Na coś panna oszczędza, więc jeżeli podjęliście decyzję, żeby kupić sobie na przykład nowy samochód, żeby właśnie zainwestować w coś pieniądze, w swój własny biznes, bądź jakieś nieruchomości, tutaj to też jest dobry moment na zrealizowanie takich swoich planów, takich swoich marzeń. Dobrze, kochani, więc praca będzie, nie martwcie się, ci co mają pracę, będą się w tej pracy rozwijać, awansować, bądź otwierać swoją własną działalność i świetne zarobki. Świetne zarobki, król denarów ma pieniądze, wie jak nimi zarządzać. Tutaj osoby, które przychodzą na emeryturę, też mogą liczyć na zacną emeryturę, że tak powiem. Ciężko latami pracowaliście, należy Wam się, że tak powiem. Jeżeli macie już emeryturę, być może będą jakieś dodatki, jakieś wyrównania, trzynastki, czternastki, coś takiego, tutaj jakieś pieniążki też mogą zasilić Wasz budżet domowy. Dobrze, moi drodzy. Kończy się jakaś współpraca z baranem, lwem bądź strzelcem, ale kobietą spod tego znaku. Więc tutaj jakby stery przejmuje mężczyzna, ewentualnie no przechodzicie z firmy do firmy, filia też może być, więc byliście pod kierownictwem kobiety, teraz będzie waszym tutaj przełożonym mężczyzna. Dobrze, jakieś zawody, też jakieś regaty, jakieś wycieczki związane z dziećmi. Dzieci na kolonie jadą bądź na jakiś obóz. Też sobie odpoczniecie, odetchniecie troszeczkę. No tutaj o szkole już mówiłam, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Co w związkach? W związkach, moi kochani, zacznijmy od samotnych panien. Macie szansę kogoś poznać. Tylko widać, że trzymacie się troszeczkę na dystans. Może zakończyliście tutaj jakąś relację właśnie z kobietą bądź mężczyzną spod znaku barana, lwa bądź strzelca. Niektóre panny być może zdecydowały się na rozstanie, rozwód. Zastanawiacie się, jak to będzie, ale nie szukajcie dziury w całym. Jeżeli poznaliście kogoś nowego, nie starajcie się znaleźć w tej osobie swojego ideału, bo jeżeli jesteście niezdecydowani, no to nie dawajcie nadziei tej osobie. Jeżeli faktycznie macie się ku sobie, to pozwólcie tej osobie dać szansę poznać się bliżej. Nie oceniajcie książki po okładce, bo tutaj niektóre panny mogą się zastanawiać, a może kogoś poznam lepszego, fajniejszego. Niech pieniądze i statut materialny nie będą Waszym wyznacznikiem. Możliwy romans w pracy. O czym mówi karta głupca na pozycji głowy? Pomyślcie, zanim coś zrobicie, żebyście no, nie popełniali głupstw, nie ryzykowali, nie byli zbyt naiwni, zbyt infantylni, lekkomyślni, tak? Nie nastawiali się na przygodę, bo tutaj traktowali być może właśnie tą osobę poważnie, to co wcześniej powiedziałam, nie bawili się czyimiś uczuciami, nie grali w coś, bo tutaj może panna jest nastawiona na romans, a ta osoba jest bardzo, bardzo poważna. Może być to osoba po przejściach, zraniona, rozwodnik, wdowiec, osoba, która być może miała jakieś niemiłe doświadczenia. Więc tutaj widzę, że będziecie, związek na odległość to może być, będziecie się angażować, ta osoba o Was myśli, do Was pisze, też obserwuje cały rozwój tej sytuacji. No Wy się zastanawiacie, czy po pierwsze, jeżeli spotykacie się z osobą, która jest w trakcie rozwodu, czy do tego rozwodu dojdzie. Jeżeli osobą po jakichś przejściach nie ma osób trzecich, czy będziecie mogli liczyć na stałą relację. Jak długo ta osoba potrzebuje czasu, żeby bardziej się otworzyć na Was, bo Wy jesteście, że tak powiem, żądni przygód, bardzo tacy otwarci na to, żeby no, być w tej relacji, udzielać się w niej i być takim barwnym ptakiem, natomiast ta osoba może być dyskretna, skromna, trochę zamknięta w sobie, sprawiać takie nieprzyjemne, chłodne, szorstkie wrażenie. Więc tutaj zastanówcie się, czy z kimś takim w ogóle chcecie wchodzić w związek, bo może być tak, że ta osoba, jeżeli poczuje, że jest traktowana poważnie i Wam też zależy, otworzy się przed Wami. No na razie ubrała się w taki pancerz, w skorupkę, bo boi się, że znowuż ktoś ją nieładnie potraktuje. To jest raz. Ale widzę, że tutaj będziecie w tej relacji, więc wydaje mi się, że no tutaj dacie sobie chwilę na przemyślenia. Dacie szansę tej relacji. Te pary, które się rozwodzą, będzie w sądzie walka o dzieci. Niektórzy z Was wyprowadzają się do rodziców, zastanawiają się, jak to będzie. Może być tak, że partner się wyprowadza, bo mieszkanie jest bądź dom wasze.
Jeżeli jest taka sytuacja, że już poznaliście barana, lwa bądź strzelca, a jesteście w trakcie rozwodu, ten mężczyzna bądź kobieta się wyprowadzi, a do Was wprowadzi się ta osoba, z którą od dłuższego czasu już układacie sobie nową relację, ale po prostu no, był jeszcze były partner bądź partnerka, z którym już Was nic kompletnie nie łączy, no ale mieszkaliście razem, więc nie było to możliwe. Teraz w lipcu być może będą takie zmiany. Uważajcie na dzieci, jeżeli macie, bo one wszystkiemu się przyglądają, też wyciągają swoje wnioski, więc tutaj, żebyście jakieś gafy nie popełnili względem dzieci, tak? Nie zaniedbujcie ich uczuć, nie zaniedbujcie rozmów z nimi, przygotujcie je na to, jeżeli wprowadzacie kogoś nowego do swojej przestrzeni życiowej. W stałych relacjach bardzo dobrze, powróci temat dzieci. Wydaje mi się, że panna bardzo chce, partner być może się jeszcze powstrzymuje, bądź odwrotnie partnerka. Natomiast jeżeli umiejętnie przekonacie argumentami swoją drugą połówkę, jest szansa na to, żeby no, przełom lipca i sierpnia dzidziuś się pojawił, żebyście zaszły w ciążę, bądź zaszły w ciążę Wasze partnerki. Mówię tu do panów. Więc temat dzieci jak najbardziej tak. No i to chyba tyle. Wspólny gdzieś wyjazd, gdzieś będziecie sobie wyjeżdżać w jakąś fajną wycieczkę bądź przygodę razem z dziećmi. Może jakieś tereny górskie, wspinaczkowe, a może właśnie jakieś tereny gdzieś po Jeziorze Mazurskie i tak dalej, ale na pewno będziecie miło spędzać czas. Tak jak już powiedziałam, niektóre panny zabieram dzieci, inne wnuki. Egzaminy zdane, czego tutaj jeszcze nie powiedziałam. No w stałych relacjach, moi kochani, no tutaj znowuż wzrośnie ten ogień. Pan, no nie wystrzegaj się przed tym. Nie wiem, może z jakiegoś powodu tutaj... To jest tak, jakby partner bądź partnerka wyciągał Was gdzieś na jakieś imprezy, zabawy, festyny, gdzieś na koncerty, w plener, a panna raczej chce siedzieć w domu. I tak w tych czterech kątach gdzieś tam się zaszyła. I sama nie wie, czego chce, jest rozdrażniona, rozkapryszniona, trochę się zachowuje niedojrzale, niepoważnie. Więc tutaj no, trzeba będzie troszeczkę przemyśleć swoje zachowanie, bądź szczerze porozmawiać i dograć się w tych kwestiach. Natomiast, moi kochani, no w tych związkach, gdzie czujecie, że to Wy jesteście tą stroną bardziej taką już dojrzałą, stateczną i to Wy dążycie do tej stabilizacji, a partner chce się jeszcze bawić gdzieś tam, istnieć w świecie, zwiedzać i tak dalej, cały czas jest nastawiona na przygodę, nie jest gotowa do stabilizacji, więc będziecie tutaj się jakoś odcinać. No, zmiany, jeszcze raz zmiany, i wydaje mi się, że to tak jakby ktoś już jest na zastępstwie, tak? Ktoś już siedzi na tej ławce rezerwowej. Tutaj ktoś zniknie z Waszego życia i pojawia się zaraz ktoś nowy, kto właśnie rezonuje tymi buławami tutaj z Wami, tak? Czyli ma tą energię, wspólne pasje, zainteresowania, przygoda, wychodzenie razem, bawienie się, a nie tylko siedzenie, myślenie i odgradzanie się od świata. Więc tutaj, no mówię, panna pójdzie w zupełnie innym kierunku, być może z kimś innym, kogoś innego na tą łódź zabierze. Więc w stałych relacjach tu jest zagrożenie, zwróćcie na to uwagę. No jeżeli faktycznie od dłuższego czasu łudzicie się, że będzie dobrze, a nie jest dobrze i nic nie zmienia się w tym kierunku, a już ktoś jest ciekawy, z kim czujecie, że to jest to, no to musicie sami zadecydować. Dobrze, moi drodzy, to tyle. O zdrowiu też już powiedziałam. Bardzo dobry to jest miesiąc na pieniądze. Naprawdę. I też będziecie tu jakieś podpisywać akty, rozmawiać w jakichś kwestiach. Notariusz, prawnik, jakieś rozprawy sądowe, jeżeli walczycie o jakieś odszkodowanie tutaj naprawdę. Uda Wam się wygrać jakąś sprawę, zdać egzaminy, ważne rozmowy, jakieś konferencje, możliwość wypowiedzenia się, bądź sprawdzenia swoich umiejętności, tak? Od połowy lipca. Jakieś tutaj ważne życiowe zmiany, gdzie panna już będzie wiedziała, co ma zrobić. Będzie po prostu podążać za tymi swoimi decyzjami, zmieniać coś na lepsze, iść w nowym kierunku. Zmiana auta. Tutaj, jeżeli chcecie jakiś nowszy model bądź inny, większy samochód Wam jest potrzebny, bo macie dzieci, bo być może już planujecie dzieci, więc też trzeba o tym pomyśleć. Przeprowadzki, wyprowadzki, ale to tylko tam, gdzie
panny zdecydowały się rozstać z partnerem bądź partnerką. I to tyle. Jedyne, co mogę powiedzieć, jeżeli będziecie na wakacjach, oszczędzajcie pieniądze, żebyście tak lekką ręką nie przepuszczały gdzieś, nie trwoniły ich. Nie pokazywać też, ile macie, bo ktoś może Was obserwować. Tak? Ja nie mówię od razu, że to jest złodziej, ale no paźmie, czy to jest ktoś, kto przysłuchuje się, uważnie przygląda, żeby później nie było jakichś niemiłych niespodzianek w sierpniu, tak? Więc tutaj też nie afiszujcie się, tak? Nawet jeżeli macie pieniądze, no to nie pokazujcie się tak dostatnio, że tak powiem, skromnie. Żeby komuś nie przyszło jakaś głupota do głowy. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Ogólnie bardzo fajny miesiąc, bez żadnych jakichś niemiłych niespodzianek. Będziecie działać, będziecie decydować, zarządzać i rozwijać swoje ambicje zawodowe. Niektóre panny być może od połowy lipca otworzą własną działalność gospodarczą, bądź tak jak mówiłam wcześniej, przejdą na emeryturę, ale będą chciały sobie dorabiać gdzieś na etacie, albo właśnie jakąś swoją firmkę otworzyć. Spełniam się w pracy, no właśnie. A macie talent, moi kochani, macie talent, jesteście fachowcami, jesteście praktyczni, jesteście zawodowcami, pracoholikami być może niektóre panny, no to jest wasza energia. O, spełniam się w pracy. W to, co robię, wkładam całą moją duszę i wiem, że gdy wykonam swoją pracę, jej owoce pozwolą mi nabyć jeszcze więcej pozytywnych doświadczeń. Zaangażowanie, kochani, pracowitość, dokładność i poważne traktowanie ludzi, z którymi współpracujecie i biznesu, który wykonujecie, stanowiska, które objęliście. Więc tutaj, no, żeby ten głupiec Wam w głowie trochę nie namieszał. Korzystajcie z tej afirmacji tak długo, jak tego potrzebujecie. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego lipca. Przede wszystkim przepięknej pogody, jeżeli wybieracie się na urlop, na wypoczynek. Miłych, życzliwych osób, z którymi będziecie spędzać czas, właściwych decyzji, fajnej pracy, zrealizowania jakichś projektów, jakichś właśnie poważnych zmian w swoim życiu. Żeby wszystko się poukładało po Waszej myśli. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.